923 km, 31 dni, 2 kraje, 2 kółka i 1 człowiek. Warto dodać niezwykły. Ryszard Tunkiewicz przeszedł sam cały brzeg Odry, od źródła do ujścia. Ta niezwykła wyprawa zakończyła się szczęśliwie, choć nie brakowało przygód, komplikacji, ale także pięknych widoków. Jakie są pierwsze wrażenia podróżnika? Było różnie w sensie dróg, bo plan był taki, żeby być jak najbliżej tej wody. No, wyglądało to różnie. Wiadomo, że rozlewiska, niekiedy to było metr. W Czechach na przykład spałem cały czas nad wodą przy lustrze, ale były takie momenty, że byłem i kilometr od Odry, i 2, i 3. Trasa nie była łatwa, szczególnie na odcinkach niezadbanych. Podróżnik miał wrażenie, że przemierza nie brzegi Odry, a brzegi Amazonki. Problemem bywały także zwierzęta, ale spokojnie, mowa nie o dzikach lisach czy wilkach, ale o innych, równie męczących. Najgorzej, tak jak mówię, no, z tymi największymi zwierzętami polskimi, komarami. To jest największy problem. Każdy, kto po lesie chodzi albo przy wodzie jest, to wie, że nawet siatki nie pomagają, nie zdąży człowiek siatki założyć na głowę, a już jest cały pokuty. No, ukłucie 100 komarów to już też do przyjemności nie należy. Ryszard Tunkiewicz podróżował z podręcznym wózkiem. Jak mówi, decyzja o takim właśnie środku lokomocji była bardzo dobrą decyzją. Dopiero sobie uzmysłowiłem w trakcie, jak popsuły się te łożyska, żebym miał to wszystko nieść na plecach, to jest po prostu masakra i strasznie by to było. Także współczuję tym wszystkim, którzy decydują się na to, żeby iść z plecakiem taką drogę. Jest to niemożliwe, bo to, co w warunkach moim, gdzie wszystko robiłem w namiocie, jadłem i toaleta i prawda, to wszystko, to jest niemożliwe, żeby to wszystko nieść i butle w plecaku. Podróżnik snuje już plany na kolejne wyprawy. Podkreśla, że dla niego najważniejsze jest, by robić coś niezwykłego, czego nie udało się zrobić innym lub co innym nie przyszło jeszcze do głowy. O jego pomysłach na pewno jeszcze usłyszymy.